Pani minister, ja rozumiem, że pani jest niedawno ministrem i trudno odpowiadać pani za działania, które prowadził minister Sawicki jeszcze, a tym bardziej pan minister Kalemba, bo pan minister Kalemba wczoraj bardzo wiele do informacji, które mamy ze stenogramu wczorajszego posiedzenia Sejmu, gdzie była duża debata i podawał te wszystkie kwoty i tak dalej. Dziwię się, że pan minister nie oprzyrządował panią dzisiaj w te dokumenty, które wczoraj sam czytował, a powinien przynajmniej, wiedząc o tym, że ta debata będzie i pytania będą trudne. Natomiast mam pytanie, mam taką informację z Brukseli, które państwa członkowskie będą dysponować możliwością przesunięcia funduszy między filarami. 15% z filaru pierwszego do drugiego, wszystkie państwa członkowskie, oraz 10% z drugiego filaru do pierwszego państw członkowskich, gdzie płatność bezpośrednia wynoszą mniej niż 90% bezpośrednich płatności Unii Europejskiej. To rozumiem, że tylko 10 zostało doznane dla tych krajów, które są poniżej. A z informacji wynika, że 15 można z pierwszego do drugiego. To skąd można 25% przesunąć? Gdzie jest zapisane, bo tutaj też pewnie nie mam w tym dokumencie, zapisane, że można przesunąć 25%. Skoro w tej informacji mam, że można przesunąć tylko z pierwszego do drugiego 15, to jak można przesunąć z drugiego 25%? Gdzie to jest zapisane? Proszę bardzo. Dziękuję pani marszałek. Wysoka Izbo, tak jak pan senator przytoczył, ta różnica jest w poziomie płatności bezpośrednich w porównaniu do średniej unijnej. Państwa, które mają mniej niż 90%, mogą przesunąć z drugiego do pierwszego filaru mniej. Natomiast państwa, które mają poziom płatności bezpośrednich poniżej 90%, będą mogły przesunąć łącznie 25%. Będą miały większą swobodę, no właśnie dlatego, żeby móc prawda, podnosić poziom płatności bezpośrednich ze względu na chęć do wyrównania, zbliżenia się do średniej unijnej. Także ja w tej chwili też trudno mi powiedzieć, co pan, jak pełna jest ta informacja, którą pan senator cytuje, bo jej nie znam. Natomiast to, co zostało uzgodnione na szczycie, to jest to, że państwa o poziomie płatności bezpośrednich poniżej 90% mogą przesunąć z drugiego filaru do pierwszego 25%. Można dokonywać też tych przesunięć w drugą stronę, że tak powiem, czyli z pierwszego filaru do drugiego. Natomiast dla Polski, choć oczywiście żadne decyzje nie zostały jeszcze podjęte w tej sprawie, bo jest w ogóle za wcześnie, bo mówimy w ogóle o kompromisie politycznym, prawda, a nie o kompromisie, który musi znaleźć przełożenie w zapisach odpowiednich aktów prawnych. Ale no, to, co w tej chwili, prawda, rozważamy, no, to jest to, żeby podnieść poziom płatności bezpośrednich, przesuwając środki z drugiego filaru do pierwszego. I pan minister Kalemba na pewno o tym wczoraj mówił.